Szanowni Państwo, pozwólcie, że we własnym imieniu oraz w imieniu pracowników Centrum Kultury złożę Państwu najpiękniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt. Życzę Państwu świąt rodzinnych, takich, abyście zasiadając przy kolacji mieli świadomość, że nikt nigdzie się nie spieszy. Życzę sobie i Państwu również w cudzysłowie troszeczkę nudnych świąt w tym rozszalałym świecie, po to, abyśmy mogli i wyciszyć się, i naładować akumulatory, aby z podniesionym czołem i z uśmiechem wejść w nowy 2011 rok. Życzę Państwu również, abyśmy mogli wspólnie spotykać się tutaj w Centrum Kultury, jak i również poza naszą placówką, przy okazji realizacji różnych inicjatyw kulturalnych, abyśmy mogli wspólnie wzruszać się, oglądając koncerty, spektakle teatralne i inne wydarzenia artystyczne, które mam nadzieję przygotujemy dla Państwa w roku 2011. Wszystkiego dobrego. Na święta Bożego Narodzenia życzę, aby radosna nowina z Betlejem, z miasta chleba, zagościła w Państwa domach, a w nowym roku, aby nie zabrakło spokoju, wiary, nadziei i miłości. Tego życzy Państwu cały zespół muzealników z Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. Życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Maryi, przez serce Matki Adwentu. Całe nasze życie jest Adwentem, czuwaniem. Szczęść Wam, Boże, w dalszym życiu. Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę gościć w Waszych domach w ten zimowy, wigilijny wieczór. W imieniu całej społeczności szkoły pragnę złożyć wszystkim życzenia świąteczne. Życzymy miłych, radosnych i pogodnych świąt, spełnienia wszystkich marzeń, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku 2011. Zbliża się świąteczny czas. I z tej okazji chciałabym złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu wielu magicznych chwil spędzonych ze swoimi bliskimi przy choince, śpiewie pięknych polskich kolęd wraz z prezentami przyniesionymi przez niezawodnego Świętego Mikołaja. Życzę Państwu, aby był to czas spokoju i wypoczynku. Wielkimi krokami odchodzi już stary rok 2010. Mam nadzieję, że ten zbliżający się nowy 2011 rok przyniesie nam czas na refleksję, na zatrzymanie się na chwilę, aby odetchnąć trochę od codziennej pogoni i liczenia kolejnych mijających dni. Życzę Państwu w tym nowym 2011 roku, aby nie zabrakło w nim czasu na spotkania, rozmowy, na refleksję, na zadumę, na ważne słowa i dobre myśli. Życzę również pięknej codzienności, bo to przecież ona jest sensem naszego życia. Życzę wielu życzliwych osób wokół, kilku prawdziwych przyjaciół i wiary, że warto. Warto dla innych, warto dla siebie. Życzę wszystkim, abyśmy mogli 31 grudnia 2011 roku powiedzieć, że był to dobry i udany rok. Bóg się rodzi noc truchleje. To kolenda, którą będziemy śpiewać w czasie świąt, oddająca rzeczywistość, jaka dokonała się przeszło 2000 lat temu. Z jednej strony uboga rodzina, szukająca miejsca, gdzie mógłby się narodzić Zbawiciel świata, a z drugiej strony świat obojętny na wszystko. Tylko pasterze, widząc, że coś dzieje się w ich stajence, wybierają się. Wcześniej pouczeni przez aniołów, że narodził się Zbawiciel świata. Również podobnie będzie i w te święta, w tą noc świętą, wigilijną, gdzie jedni będą zajęci swoimi sprawami, inni będą się modlić, a jeszcze inni będą czekać tylko na święta. Też Bóg się narodzi. Ilu zauważy, że coś się dzieje,
czy ktoś pamięta o tym, że te święta są dzięki temu, że Chrystus narodził się na świat? Przyszedł do swoich, ale swoich go nie przyjęli, bo nie było miejsca dla niego. Pytajmy się również, na ile jesteśmy przygotowani na przyjęcie Boga do serca, najbliższych do swego domu, na spotkanie, które będzie pełne miłości, takie jakie było w Betlejem. Prośmy tego Chrystusa, który w ciszy na nowo się rodzi podczas każdej mszy świętej, aby dał nam tyle sił, byśmy uwierzyli w te wielkie tajemnice, z nich skorzystali i stały się dla nas przyczyną radości. Z okazji tych świąt, jak również zbliżającego się nowego roku, życzę wam, drodzy parafianie i wszystkim ludziom dobrej woli, mój ciężar pracujący, aby Bóg wam błogosławił, by było jak najmniej smutku, jak najwięcej radości, abyście po świętach mogli powiedzieć, jesteśmy szczęśliwi. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć Państwu, aby te święta były spokojne, radosne, ciepłe przynajmniej w sercu, żebyście mogli się spotkać ze swoimi rodzinami, znajomymi w spokoju, w radości, aby one były jak najlepiej spełnione. Tego życzę w imieniu własnym, jak i radnych. Z Bazyliki Krzeszowskiej przesyłam wszystkim telewidzom najbardziej serdeczne życzenia. Ponad 2000 lat temu Bóg Ojciec wysyła na świat swojego Syna, który rodzi się w zimnej, czarnej grocie. On dzisiaj, ten Jezus, chce się narodzić w naszych ciepłych, gorących sercach. I właśnie pokoju dobrych serc, sprawiedliwości i miłości życzę Państwu i na te święta, i na cały nadchodzący nowy rok. Niech w naszej Ojczyźnie żyje się nam godnie i sprawiedliwie. Szczęść Boże.